Dzień dobry, drogie dziwiarki i dziwiarze. Wiosna przyszła, a jak wiosna, to nasze oczy spoglądają na inne włóczki. Zazwyczaj już nie chcemy grubych włóczek, nie chcemy grubego moheru, merino. Chcemy letnie, lekkie, na różne letnie dzianiny. Ale lato to taki czas pozornie ciepły, bo latem również potrzebujemy troszkę cieplejszego sweterka, który na przykład za sprawą dodatku moheru będzie służył nam przez cały rok, również zimą. Ale że mamy marzec i czas wiosny i producent, którego w e-dziwiarce uwielbiamy w szerokim gronie, nazywa się Atelier Citron, siadłam dzisiaj przed Wami, żeby Wam zaprezentować moje podejście do wiosenno-letnich dzianin z włóczek od Atelier Citron. Jest ich trochę, wbrew pozorom, gdybyśmy szukały tylko bawełny, to byłaby jedna pozycja, ale patrząc na to, że latem również z lekkiego merino jest potrzebna nam dzianina, to tych pozycji włóczkowych uzbierało się troszkę i jako taka wisienka na torcie pokażę Wam patinę, na którą będziemy mieli bardzo atrakcyjny rabat. To co? Gotowi na wiosenno-letni przegląd włóczek Atelier Citron? Mam nadzieję, że tak. Zaczniemy od segregatora, w którym mam włóczki, które są dostępne w precelkach. Ja to nazywam precelkami. Są to motki, które tutaj patinę odłożę, żeby przyjrzeć się jej potem. A tak jak zapowiedziałam, przeglądamy włóczki, które w naszej takiej selekcji wiosenno-letniej nadają się na letnie dzianiny. Zobaczcie, precelków nam na stole przybywa. I tutaj dwa tromsajdy się pojawią i pasujące do nich kolorystycznie moherki. Ale zanim do nich przejdziemy, skupię się na włóczce, przesunę ją tutaj kanżą z nich troszeczkę w bok, żeby nam się włóczka Natura jest w najświeższą pozycją w ofercie Atelier Citron. Z tak zwanych włóczek letnich mamy tutaj w składzie, zobaczcie, pokazuję ją jako włóczkę letnią, a ona ma w składzie 40% Merino Extra Fine, ma 30% bawełny i ma 30% lnu. Jest to jedyna włóczka w ich ofercie, która ma len, bawełnę i wełnę. Grubość ma również taką akurat, motki są 100-gramowe i w takim motku mamy 400 metrów włóczki. Przeznaczone jest na druty w okolicy między 3 a 3,5. Oczywiście w zależności jak dziergamy, jeżeli chcemy bardziej luźną dzianinę i użyjemy trochę warkoczyków, to mogą być druty numer 4. Jeżeli mamy tendencję do luźnego dziergania, tak jak ja, no to powinnam druty 3,5 to takie absolutnie maksymalne. To jest włóczka Natura. Pozycja numer 1, którą my proponujemy w dziewiarce na wiosenno-letnie dzianiny. Wszystkie włóczki firmy Atelier Citron posiadają certyfikat ekologiczności, czyli mogą być dzianiny z tych włóczek, mogą być noszone przez maleńkie dzieci, przez niemowlęta, mogą te, one są farbowane w sposób ekologiczny i jeżeli dziecko taką dzianinę weźmie do ust, to absolutnie nie będzie miało to negatywnego znaczenia dla jego zdrowia. W przypadku różnych pięknie farbowanych włóczek, które są na rynku, to wcale nie jest takie oczywiste. Czyli tutaj ten certyfikat o Ecotex jest naprawdę bardzo ważny i przestrzegany. To jest standard 100, certyfikat klasy numer 1, czyli bezpieczny dla dzieci. Włóczka kimono nadaje się na wiosenno-letnie dzianiny. Jest to mieszanka wełny i jedwabiu. Zostało nam w e-dziwiarce kilka kolorów tej włóczki, ponieważ kimono już
wyszło z produkcji, ale jeszcze kilka kolorów mamy i kimono nadaje się właśnie na takie kardigany, na letnie dzianiny, na chustę, na letnią chustę nada się. Tutaj mamy 100 gramów, to 300 metrów. Na chustę należałoby mieć dwa motki tej włóczki, na sweterek taki wiosenno-letni około 3 motków. To jest pozycja numer 2. Dla pań kochających jedwab mamy Traumseide. Traumseide jest dostępne w wielu kolorach. Ja tutaj do filmu przyniosłam dwóch przedstawicieli. Traumseide można używać w dzianinie pojedynczo. I tutaj mamy motki 100 gramowe, które mają 800 metrów włóczki, więc na chustę, na szal powinien nam wystarczyć jeden motek tego pięknego jedwabiu, ale jeżeli chcemy mieć troszkę grubszą dzianinę, użyć tego jedwabiu w formie bluzeczki, sweterka, to na przykład my polecamy dołączenie moheru do takiej nitki jedwabnej i tutaj mam dwóch właśnie takie pasujące zestawienia kolorystyczne, Traumseide numer 64 i do tego przy tej okazji też pokazuję, jest to jedyny moher, jaki jest na rynku, który jest 100% moherem, numer koloru 4519, do tego Traumseide proponujemy i piórkowe dzianiny mogą powstawać z moheru ekstra klasę. Akurat tutaj przyniosłam kolor brązowy do brązowego Traumseide. Dzianina będzie lejąca, będzie puszysta, można zrobić chustę, można zrobić szal, ale też można bluzeczkę zrobić, taką właśnie wiosenno-letnią, jedwabno-moherową bluzeczkę. Z samego Traumseide, jeżeli dziergałybyśmy chustę, szal, no to myślę, że okolice drutów między około 3-3,5 to jest maksymalnie, ale jeżeli dołączymy moherek, to można na drutach 3,5-4,5 w zależności od wzoru i od oczekiwanego efektu dzianiny. Tu jest Traumseide w zieleniach, przepraszam, w brązach, a tutaj mam w zieleniach do pokazania. Przepiękny szmaragdowy kolor 67 Traumseide i do niego proponujemy moher 4506. Razem wyglądają tak. Druty okolice czwórki. Gdybyście zapytały, ile potrzeba na przykład na chustę czy szal, no to mając jeden motek Traumseide, tu mamy 800 metrów, a w moherku mamy metrów, przepraszam, muszę tutaj zajrzeć, ile jest, około 200 zazwyczaj, tak, 225, więc należałoby mieć 4 motki moheru, jeden motek Traumseide i wtedy nam tego moheru zostanie. To jest propozycja numer 3 i 4, czyli jedwab 100%, a do tego moherki. Moherki ekstra klasy są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych. Odkładam w ten, mam jeszcze kilka dzianin Wam do pokazania. Tutaj na przykład Traumseide w wersji szydełkowej, chusta z włóczki Traumseide z dodatkiem na końcu koralików, dlatego tak miejscami hałasuje. Tutaj jest prawa strona robótki. Proszę, szydełkowa chusta, bardzo lejąca, z dodatkiem na końcu koralików. Delikatnie, delikatnie dodane koraliki. To jest przykład pracy na szydełku z włóczki Traumseide. Feinheit jest bliźniaczo podobny do włóczki Gessa i Flo. To jest ten sam surowiec. Jeżeli lubimy drążyć temat w zakresie surowca, który jest używany do produkcji włóczki, to kluczowe znaczenie ma, ile ten surowiec miał mikronów grubości. Czy był bardzo cieniutki, to jest dla skóry, to jest tym lepiej, czy miał troszkę więcej mikronów. I tutaj w przypadku wełen merino w firmie Atelier Citron kładzie się ogromny nacisk na
surowiec, z którego produkowane są włóczki. To jest kluczowe. I w przypadku tej włóczki Fahrenheit i Gesäifloh to jest ten sam surowiec, tylko forma motków jest inna. Tutaj są maleńkie motki na dzianiny dziecięce. Oczywiście z tego też możemy wydziergać dla dzieci, ale tu mamy motki 100-gramowe, a tutaj mamy motki 25-gramowe. Jednego motka takiej włóczki Gesäifloh może powstać niemowlęca czapeczka. Ta włóczka jest delikatna, ciepła. Surowiec użyty do produkcji miał 16 mikronów. Nie uczula i barwniki użyte do farbowania również nie uczulają, są w pełni ekologiczne, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Obie te włóczki to posiadają Gesäifloh i Fahrenheit. Motki 100-gramowe mamy w jednym motku 100-gramowym, mamy metrów, już Wam mówię, 360, czyli prawie 400. Na bluzeczkę potrzeba, na taką damską bluzeczkę, około 3 motków. A Gesäifloh, włóczka dziecięca, co nie znaczy, że tylko dla dzieci, bo również dorośli o wrażliwej skórze mogą z tego mieć dzianiny. Do Gesäifloh przyniosłam pasujący kolorystycznie lejs, ponieważ w Eciwiarce lubimy mieszać, miksować i włóczki producentów i kolory, a to są według mnie kolory do siebie idealnie pasujące. Poza tym włóczka też jest jakościowo na najwyższym poziomie, to jest lace od Lampiens i one do siebie bardzo pasują. Bardzo letnie kolory, 13, tutaj jest Gesäifloh 13, a to jest lace numer 59. Prawda? Już można gdzieś oczyma wyobraźni jakąś delikatną bluzeczkę z tych włóczek zobaczyć. 3 precelki mi zostały. Filigran w kultowym kolorze 55. 55, bardzo papuzi kolor, bardzo kolorowy. Ja z tej włóczki, mam, już tutaj mam. Zaraz to pokażę w ten sposób. Zobaczcie. I to wygląda na tym czarnym tle. Ten bardzo kolorowy motek wygląda o tak. Popatrzcie na niego. Tutaj widzimy motek. I jeżeli myślicie, co można z tego motka wydziergać, z takiego bardzo kolorowego motka w numerze koloru 55, no to ja już Wam pokazuję. Można wydziergać taki oto szaliczek. Ja nie mówię na niego szal, ponieważ to nie jest długi, szeroki szal, ale to jest taki bardzo wiosenny, no trudno odmówić wiosenności, przymiotnika wiosenny temu szaliczkowi. No właśnie, no zdrobnienie szaliczek jest jak najbardziej właściwe i to jest moja ulubiona letnia dzianina, ściekiem ażurowym, wydziergana około 2 sezonów temu. Nic się z tym nie dzieje, filigran pięknie przyjmuje moczenie i układanie dzianiny, wzór się wtedy, popatrzcie na ten wzór, wzór się wtedy pięknie układa i to jest filigran numer 55. Tak wygląda dzianina, a tak wygląda motek. Letni szaliczek, uwielbiany przeze mnie, tam ja to sobie tylko dorzucę. Infinito, następna pozycja wiosenno-letnia. To jest 100% wełna merino, ręcznie farbowana. 100-gramowy motek ma 500 metrów, czyli dużo włóczki jest w takim motku. I to jest, już Wam mówię, polecane jest na druty pomiędzy 3 a 3,5. Infinito ja widzę w dzianinach chusty i szaliki, szaliczki. Nie, infinito, czyli niekończące się, prawda? Nie kończy się kolor i on jest tak w tak specyficzny sposób to jest farbowane, ponieważ one płynnie przechodzą jeden w drugi. Jakość merino. Sama nazwa firmy gwarantuje to, że to jest bardzo delikatne i nie gryzie. Infinito dostępne jest w kilku bardzo letnich kolorach. Jak mieszanka wełny merino pochodzącego z Tasmanii i jaka?
Jeżeli można by do czegoś porównywać takie włóczki jak Fahrenheit czy jak, to można dzianinę wydzierganą z tych włóczek porównać do dzianin kaszmirowych. W dotyku staje się kaszmirem wydziergane, lekkie, 100-gramowy motek 500 metrów z jednego motka jaka. Można wydziergać na przykład taką otulającą szyję chustę, na którą przepis można znaleźć na naszej stronie. Na naszej stronie można też znaleźć kilka innych przepisów. Zachęcam Was do sprawdzenia, jakie przepisy przetłumaczyliśmy z języka niemieckiego na polski, na filigran, na jaka. Zajrzyjcie, na infinito jest przepis dostępny na stronie. Następny mój segregator, to co można by wydziergać z tych tutaj dostępnych, tutaj może się już Wam pokazuję. Już Wam tutaj pokazuję. I jeszcze co ważne, co mogę dopowiedzieć o włóczce Infinito, że układ kolorów w każdym motku jest taki sam. Czyli on się zawsze w każdym motku i rozpocznie i zakończy się takim samym kolorem. Idziemy dalej w tej opowieści o wiosenno-letnich dzianinach. Trekking. Trekking akurat w letnim pomarańczowym kolorze numer 795. Przyniesiony przeze mnie został do filmu, ponieważ, no oczywiście, jak wiemy, trekking, skarpetki jak najbardziej z tego mogą być wydziergane, ale niekoniecznie tylko skarpetki. Wszystko, co byśmy chciały z trekkinga, takim moim założeniem pokazania trekkinga i żółtego moheru jest letni sweterek z połączonych tych dwóch nitek. W bardzo takim kolorze przywołującym lato, to już myślę, że lato, niekoniecznie wiosna, ale lato, i dorzucając do niego żółtą niteczkę, chciałam Wam to pokazać. Mamy pomarańczowy kolor włóczki z takimi przecierkami, jasno i ciemno pomarańczowe. Dorzucając do niej żółtą nitkę, proszę, dorzucając do tego pomarańczowej nitki trekkinga żółtą nitkę moheru, uzyskujemy pomarańczową nitkę, z której wystaje żółty włosek moherowy. I to jest, jak do tego wyobraźcie sobie, żółte guziczki, na przykład takiego kardigana letniego do sukienki, żółte guziczki i takie cieplejsze otulenie ramion. Trekking nadaje się również, cudownie się nadaje na sukienki, na męskie swetry. Na męskie swetry mam tutaj przyniesiony trekking 6 fach w wersji tweed. Teraz Wam tutaj pokażę na białym tle, żeby było lepiej widać. Włóczka trekkingowa, trekking grubszy, 6 fach, czyli nitka jest spleciona z 6 nitek w wersji tweedowej, czyli tweedowa, czyli mamy takie zgrubienia czerwone, żółte, zielone. Trekking jest bardzo odporną włóczką w męskich swetrach, bo jak wiemy, panowie intensywnie użytkują swoje ręcznie dziergane swetry, a trekking doskonale sprawdzi się w tej roli bycia testowanym w męskim swetrze. Trekking 6 fach, tweedowa. Będąc przy trekkingu cieńszym i trekkingu grubszym, nie mogę nie wspomnieć o intermezzo. Intermezzo również nadaje się na skarpety. Przyniosłam go tutaj i pokazuję Wam w formie motka, ponieważ on również nadaje się na takie dzianiny noszone od wiosny do jesieni, również latem i również na męskie swetry, ponieważ to jest mieszanka wełny i poliamidu w wersji troszkę grubszej niż trekking. Tutaj mamy 50-gramowe motki i w takim 50-gramowym motku mamy, już Wam mówię ile metrów, 130 metrów w motku jest.
każdy kolor intermezzo opiera się na podobnej zasadzie, czyli jest jedna przewodnia nitka czarna i na tej czarnej nitce kłębią się różne kolory. Tutaj mamy akurat numer 07 i one nadają kolorystyki. Ta dzianina zawsze będzie ciemna, taka prawie czarna, ale dzieje się na niej różnie. I tutaj się dzieje turkusowo, zielony, limonkowy. Kolejna pozycja na męski sweter. I apelujemy do pań, by zadbały na wiosnę o część dzianin męskich i na przykład z intermezzo, z trekkinga 6 fach, albo jeżeli panowie lubią cieńsze włóczki, to z trekkinga, może niekoniecznie w tym kolorze, ale trekking ma wiele cudnych kolorów, wydziergały dla nich swetry. Więc tutaj mam tę część. High Twist Concept w wersji wielokolorowej i wersji jednokolorowej. High Twist nadaje się na wszystko, ponieważ jest delikatną wełną merino, do której dorzucono poliamid, czyli nadaje się na skarpetki, nadaje się na męskie swetry, również takie cieńsze. I tutaj mam przedstawiciela czerwieni numer koloru 157, a tutaj mam w kolorze niebieskim numer 11, to są takie przetarcia, intensywniej ekry, intensywniej niebieski, jeansowy. I to się tak się dzieje. 50-gramowe motki mają 200 metrów. 200 metrów jest w takim motku. I na przykład jeżeli trekking kogoś gryzie, to High Twist Concept za sprawą tego, że do produkcji użyto wełny merino, nie będzie gryzł. To jest bardzo delikatna włóczka, więc na skarpety dla takich osób, które gryzą skarpety z trekkinga, High Twist Concept idealnie będzie pasował. Następną włóczką, którą ja tutaj proponuję na wiosenno-letnie dzianinę, jest włóczka Life Style. Akurat przyniosłam troszeczkę tematycznie do tej dzianiny, którą chcę Wam pokazać, Life Style w numerze koloru 1302, pasujący do niego kolor takiej limonki 110 i tutaj mam w niebieskościach 1304 i pasujące 130. Z włóczki Life Style ja wydziergałam w tamtym sezonie taki oto letni kardigan. Wzorem tutaj rękawy są bez ażuru, a na korpusie jest dużo wzoru tak zwanych mini pawich oczek. Był filmik na temat, jak się dzierga te mini pawie oczka. Następna propozycja na takie wiosenno-letnie dzianiny to jest włóczka Herbst Wind oraz włóczka Understatement. Ta jest cieńszą wełną merino. A tutaj Understatement jest bardzo interesującą mieszanką wełny merino. 30% ma jedwabiu i 40% ma włókna tencel. I to się nadaje na dzianiny całoroczne. Dzianina jest lejąca i bardzo przyjemna dla skóry. A Herbstwing nadaje się na delikatne dzianinki, takie właśnie kardigany, jak ten, co Wam pokazałam z włóczki Life Style. Bawełna echt. Jedyna bawełna dostępna w ofercie firmy Atelier Citron, dostępna jest w wielu kolorach. Kolor takiej brzoskwiniowo-morelowej w wersji przyniosłam, ale też z echta wydziergałam już kilka rzeczy i podwójną nitką i pojedynczą, podwójną kardigan jest przepis na naszej stronie, a pojedynczą nitką w tamtym sezonie połączyłam z Noro z Yukatą i mam taki oto wielokolorowy sweterek, przepis na ten sweterek pochodzi z gazety Noro, echt i yukata połączone w takiej oto dzianinie. Balans, czyli natura od stóp do głów. 50-gramowy motek, 200 metrów motku. Włóczka składa się w 60% z
wełny merino i 40% z włókna tencel. Nadaje się na delikatne letnie skarpetki, nadaje się na sweterki, nadaje się do łączenia z moherkiem. Zobaczcie, z moherem ekstra klasy można połączyć. Popatrz, jak to wygląda. Można łączyć z moherem ekstra klasy, a można w pojedynczą nitkę z takiej włóczki balans z trzech motków wydziergać taką oto chustę, której przepis jest na naszej stronie. Był kręcony filmik, jak się wykonuje dany element włóczka balans. I widzicie, w dzianinie staje się ta włóczka bardzo lejąca i układająca się. To jest właśnie balans. Można tutaj jeszcze z góry popatrzeć na moteczek i na dzianinę wydzierganą z tej włóczki. Włóczka Rami została mi tutaj do opowiedzenia. Rami jest mieszanką wełny merino 80% i 20% rami, czyli włókna z rośliny pokrzywowatych, również reklamowane jako natura od stóp do głów. Nadaje się na skarpetki, można wydziergać takie grubsze i można z tego wydziergać wszystko, co byście chciały. 50-gramowy motek ma 150 metrów. Nie gryzie, jest bardzo delikatny dla skóry. Można, jest, ma piękny skręt. Spójrzcie na tę nitkę. W okolicy drutów 3,5, myślę, do 4. Tak można dziergać sweterek z tej włóczki. Można również połączyć z moherkiem, uzyskując grubszą, puszystą dzianinę. Bogactwo włóczek firmy Atelier Citron. Pokazałam Wam taką naszą letnią selekcję z tych włóczek. Została patina. A patina, do patiny zapraszam Was do drugiej części. Patina, królowa drugiej części naszego filmu. W wielu kolorach z atrakcyjnym rabatem. Jakim? Bądźcie na bieżąco w Edziwiarce, zaglądajcie i kontrolujcie. Z patiny mam ten sweterek, który wydziergałam. I czy on jest bardziej zimowy, czy bardziej letni? Ja uważam, że bardziej letni, poza tym, że z tyłu na plecach mam długi rozporek, długie rozcięcie zapinane na guzik, więc to jest dla mnie jak najbardziej dzianina letnia. I w patinie mamy wiele, wiele kolorów. I to jest tak. Patina jest mieszanką wełny i wiskozy. 50-gramowy motek ma 110 metrów. Mam tutaj dla Was do pokazania chustę, którą wydziergała Stasia. Jest to chusta z patiny. Na co możemy liczyć, biorąc do ręki włóczkę patina? To jest coś, na co możecie liczyć w większości citronowych włóczek, to na bardzo równe oczka i pięknie układające się dzianiny. To jest taki fenomen włóczek tego producenta, że oczka w 90%, no w 90 kilku procentach wychodzą bardzo równe, nawet spod drutów mniej doświadczonych dziewiarek. A patina nam gwarantuje, że dzianina będzie lejąca. To zobaczcie, ma w sobie pewną ciężkość i ma doskonałe układanie się, a ponieważ ma też wełnę w składzie, otuli i ogrzeje ramiona. No czego chcieć więcej, prawda? Stasia połączyła różne kolory w takiej oto chuście klasycznej, dzierganej od karku, w której wykorzystała przechodzenie pomiędzy poprzez podnoszone oczka, ten czerwony kolor patiny dorzucony pomiędzy ten ciemny turkus i żółty nadaje temu takiej wyjątkowości, temu projektowi. Tutaj tak zwane 3 z 3, tutaj mamy kilka rzędów ściegu francuskiego, tutaj mamy gładki prawy na takiej klasycznej szarości. Na dole chusty zabawa kropkami trwa w najlepsze. Kropki są idealnym wzorem naprawdę do wielu różnych dzianin i do mieszania kolorami. I ta bordiura składająca się, zobaczcie, z takiego ściegu,
to jest ściągacz, który mamy 4 na 4, chyba 4 prawe, 4 lewe. Wszystko to się składa na piękną chustę w wykonaniu Stasi z różnych kolorów patiny. Ja w sprawie patiny nie powiedziałam ostatniego słowa. I pamiętacie taką bluzeczkę, pokazywałam jakiś czas temu, jakie inspiracje to były Noro. I postanowiłam wydziergać tę oto bluzeczkę, która była pokazywana jako model numer 29. Postanowiłam wydziergać z użyciem patiny. Mam formę dzianiny, która humorystycznie określana w moim domu przypomina troszkę takie, nie wiem jak to się profesjonalnie mówi, ale takie ochraniacze przed chlapaniem na kołach. No powiedzcie, no to jest właśnie takie, nie jest tylko tutaj koło, a to właśnie jest ochraniacz. I to jest ta bluzeczka w takiej formie, ewentualnie takie, to, co wymyśliłby, co to może się, jak to może się nazywać, to się będzie składać tak, to jest ta moja bluzeczka. To są plecy tutaj z tyłu, to będzie przód. Na razie nie wygląda, bo jest fazą brzydkiego kaczątka. No i ja tutaj właśnie pracuję teraz nad tym rękawkiem. Tutaj się to dzierga skróconymi rzędami. Pokazuję Wam, to jest to tutaj. To moje to jest właśnie to. I ja tutaj używam pomiędzy włóczką Seal Garden. Surowcem u mnie jest patina w jasnej szarości i tutaj mieszam z włóczką Seal Garden. Planuję zużyć 3 motki patiny na tę bluzeczkę. No i mam nadzieję, że ten drugi motek tego Seal Gardena mi wystarczy na drugą część, na dokończenie tej części. Rękawek jest krótki i na wykończenia, no mam nadzieję, że to mi wystarczy, że to na razie wygląda tak. I to jest patina w połączeniu z Seal Garden, czyli możemy sobie używać patiny, kombinować i mieszać ją z różnymi innymi włóczkami. I w dzianinie ona będzie właśnie i układająca się, te części korpusu, przód i tył mam wyprane. Bardzo mi się podoba przechodzenie tych kolorowych pasków na tym jasno-szarym tle. Teraz do patiny zajrzymy. Podzieliłam sobie kolorystykę patiny, zobaczcie, tutaj na taką ciemniejszą. I ta ciemniejsza kolorystyka patiny, to jest na przykład, można by było mieszać pięknie, tak jak Stasia pomieszała w swojej chuście. Kolor musztardowy, kolor oliwkowy. Jest kilka kolorów, które by do nich tutaj pasowały. Zobaczcie, tak tworząc zestawienia w podobnej takiej jesienno brązowej tonacji, to na przykład w tym kierunku, albo na przykład dorzucić kolor ciemnozielony, to jest bardzo ciemna zieleń patiny, 5034, 5035 i 5036. Jeżeli w motku mamy 110 metrów, to na chustę w takim rozmiarze, jak pokazywałam Stasi chustę, ja szacuję, że należy mieć około 600 metrów włóczki, więc należałoby mieć 6 motków włóczki na taką chustę. Na sweterek należałoby mieć taki w rozmiarze M około 10 motków włóczki. Polecane są druty pomiędzy 3 a 3,5. Ja tę moją bluzeczkę teraz dzierkam na czwórkach i myślę, że czwórki 3,75-4 to jest taki optymalny rozmiar drutów dla tej włóczki. Są też odcienie jasne, popatrzcie na taki kolor miętowy. Do niego pasuje, pięknie pasuje taki ciemny turkus. To malowanie tymi kropkami, które Stasia zastosowała w swojej chuście, tutaj miałoby naprawdę dużą rację bytu. Dwa odcienie szarości, ten jaśniejszy 50-41 z mojej bluzeczki i 50-10. Troszeczkę ciemniejsza szarość tutaj jest. Kolor beżowy. Beżowy by tutaj fajnie wyglądał, zobaczcie. W taki sposób pomieszane.
Mamy trzy odcienie koloru niebieskiego, czyli jest niebieski, jest taki, powiedziałabym, jasno-granatowy i kolor, który 5014, można go nazwać, że on jest bardzo ciemnym granatem albo że jest taki antracyt. To w zależności w jaki sposób, on pasuje i tutaj pasuje do tego towarzystwa niebieskiego. Jeżeli weźmiemy szarości, zobaczcie, to w szarościach również będzie pięknie, klasycznie grał z tymi kolorami. A co powiecie na takie zestawienie? Beżowy i te dwa odcienie koloru trudnego do opisania słowami, to jest 5006, a tutaj mamy 5008. Ja nazywam takie kolory często szaro-brązowe, bo one takie właśnie są. Szaro-brązowe. Tutaj są wersje, ten jeden segregatorek i zaraz Wam pokażę drugi. A ten segregator, popatrzcie na niego, on jest taki jak moja bluzeczka, bo moja bluzka, ta, którą mam na sobie, powstała z tego numeru. I już Wam mówię, to jest 5045, patina w takim numerze koloru. No i teraz tak, i teraz możemy popatrzeć na to w ten sposób. Chusta do tego pasująca. Ten jest najjaśniejszy, to jest 5044, tutaj mamy 5025, no i ten 5045. Razem z sobą grają idealnie kolory różowe. Proszę, róż i bakłażan. Patina pozwala na takie bawienie się kolorami w podobnej gamie. I tutaj mamy numer koloru 5001, 5003 i 5004. Na chustę, której mieszamy, mamy po dwa motki z każdego koloru i mieszamy poprzez kropki, poprzez podnoszone oczka, cudowne projekty mogą powstać. No i tutaj kolor ecru, pasujący, jasny, pasujący zawsze do wszystkiego. Kolor, który brzoskwinia, to jest kolor pomiędzy różowym a pomarańczowym i kolor pięknej czerwieni 5029. Takie to jest to ostatnie zestawienie dla włóczki patina. A gdybyście chciały włóczkę patina połączyć sobie, tak jak ja to robię, w takiej dzianinie, tutaj, jak o proszę, to przygotowałam dla Was wspólnie z dziewczynami, z Serenatą i inną, przygotowałam pewne zestawienia kolorystyczne. Dwa motki Silgardena i trzy patiny szacuję na zużycie. Na moją bluzeczkę. Gdybyśmy chciały połączyć sobie Silgarden 84 kolorystycznie z odpowiednią patiną, no to takie wprost zestawienie, pasuje mi tutaj czerwień 5029. Ale oczywiście nie tylko, bo popatrzcie na takie ciemne zestawienie, albo na to zestawienie i ono mi się najbardziej podoba, z numerem koloru 5003, patina 5003 i Silgarden 84. Gdybyśmy chciały stworzyć zestawienie z kolorem 507. 507 ma szarości, ma beż i ma czerwony. Jeżeli ma czerwony, to czerwony. Owszem, pasuje. Kolor beżowy, ponieważ tutaj występuje beż, zobaczcie jak przy beżu, tutaj ta sekcja beżowa kolorystycznie pasowałaby do całej reszty. Ale ponieważ mamy też szarość, to sprawdzamy, jak pasuje szarość. Również pasuje i kolor szary, i ten jaśniejszy, i ten ciemniejszy będzie pasował do każdego, do prawie każdego zestawienia. Pięknie to wygląda z szarością. Gdybyśmy chciały kolor 531, czyli niebiesko-brązowo-zielony, to zobaczcie, z patiną w numerze koloru 5024 pasuje pięknie. Z tą miętą, miętowym kolorem 5042 również pasuje. Mamy tutaj taki brąz. Czy będzie pasować? Pasowałoby, chociaż ja bardziej to widzę
z tym kolorem, z kolorem turkusowym albo z kolorem miętowym. To jest jeden z kolorów. Popatrzmy na kolor 530, który ja połączyłam w chuście z włóczką Madara. Tutaj mamy fukcję, mamy taki kolor niebieski i tutaj do tego niebieskiego patina pasuje 5019. Wygląda tak. Kolor granatowy też by pasował, ale byłoby takie bardziej smutne. Kolor fuksjowy, czy tu mamy taki róż, zobaczcie, z różowym. Różowy pasuje do tej, o tutaj, do tych fragmentów różowych, chociaż może lepiej ten. I ten chyba najbardziej się zlewa z tymi tutaj kolorami różowymi, czyli tak, dla mnie ten albo ten niebieski. To jest w przypadku tego numeru koloru. Tu taki jest bardzo multikolorowy. On ma 536 numer, więc do niego patrzymy i szukamy. Kolor turkusowy 5024. Kolor, zobaczcie, ten z mojej bluzeczki. Wyglądają super razem. 5045. Razem pasują. Popatrzmy na jaśniejszy. Tworzymy kontrast. Z tamtym, o z tym, według mnie bardziej. Kolor 429. Co by pasowało tutaj do tego zestawienia? Ten by pasował. Tutaj poprzez te fiolety pasowałby. Tutaj zobaczcie na to, na te ciemno, takie mroczności. Mroczny kolor, bo tutaj chyba lepiej byłoby na białym tle Wam pokazać. O tak. Ale lepiej z kolorem niebieskim pasuje. Kolor niebieski. Tak, a może z tym jaśniejszym. Z jaśniejszym według mnie jest najfajniejszy kontrast. Jeszcze z szarym w ten sposób wygląda. Cóż Wam chcę pokazać poprzez mieszanie tutaj kolorami, że bazując na wielokolorowej włóczce, właśnie co jest pierwsze? Wielokolorowy motek i dobieramy patinę, czy patina i dobieramy do niej wielokolorowy motek. Co chcecie i jakie kolory Wam w duszy grają? Tutaj mamy szary i różowy. Do tego szarego i różowego myślę, że najbardziej pasowałoby albo tutaj ten kolor. Oczywiście, że szary, bo szary do wszystkiego pasuje, tak jak w tym moim zestawieniu. Tutaj mamy 532, a to jest szarość 5041. Zostało mi tutaj jeszcze dwa kolory Seal Garden z dopiskiem Light, czyli ta cieńsza wersja tych wielokolorowych włóczek. I teraz popatrzcie, popatrzcie tutaj, on jest spokojny w środku i pastelowy, i do niego kolor beżowy pasuje, ale taki kolor ciemniejszy nada temu, te pastele rozjaśnią ten ciemniejszy kolor patiny 5008. Pasowałaby do niego miętka, bo tutaj, zobaczcie, tutaj są właśnie te kolory miętowe, które by nawiązywały do tego Seal Gardena. A tutaj mamy 2188 numer koloru. I co by do niego pasowało? No oczywiście kolor taki ciemny, 5015, ten kolor jeansowy, 5019. Ciemny petrol by pasował. Czy mięta by pasowała? Jasne, że tak. I to jest tak tutaj pomiesz. Oczywiście jeszcze, czy ten kolor miał szczęście być pokazany? Nie, ale pasuje do 521. Zobaczcie, tak oto wyglądają razem. Patina jest cieńsza niż Seal Garden. Ale w dzieninie to absolutnie w niczym nie przeszkadza, tak jak możecie popatrzeć na ten mój fragment. I to one ze sobą według mnie pięknie grają. Bluzeczkę tworzy się poprzez dwa panele, przód i tył. Każdy z nich powstaje na 34 oczka i kontynuujemy takie plecy przez 47,8 cm, przód jest krótszy, a potem nabieramy oczka z krawędzi tego panela i tutaj zobaczcie, tutaj jest, to jest lewa strona robótki i idziemy z wzorem w górę,
tworząc rękawki poprzez rzędy skrócone. Tutaj jest jedna sekcja rzędów skróconych i za chwilę będzie druga. I on właśnie stworzy nam rękaw w bluzeczce. Moim takim założeniem filmu było pokazanie Wam możliwości miksowania włóczek, miksowania patiny. Patina dostępna z atrakcyjnym rabatem w wielu kolorach i po właśnie i pomysły, i po włóczkę, po pomysł, inspiracje zawsze wpadajcie do e-dziewiarki. Jak macie pytania w zakresie dziergania, jakiś problem i być może ja potrafię pomóc w tym, zachęcam w środę od 16 do 19 do kontaktu ze mną pod pokazany numer telefonu. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Moje tutaj fragmenty się dziergają. Co będzie? Nigdy nie wiadomo, ale jak są emocje, jest chemia między dziewiarką a robótką, to musi być sukces na końcu. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie o komentarzach, łapka w górę, subskrypcja kanału e-dziewiarka i do po prostu bycia z nami, z e-dziewiarką. Pozdrawiam, do następnego razu.